Przedstawię teraz, jak zainstalować środowisko uruchomieniowe Skali na systemie operacyjnym Windows. Warunkiem instalacji jest posiadanie Javy w wersji co najmniej 1.5. Zalecana wersja to JDK, ostatnia wersja 1.6. W celu instalacji Skali należy przejść do strony domowej projektu skala-lang.org. Następnie przechodzimy do zakładki Software, Download Skala. Najnowsza wersja Skali nie udostępnia wygodnego instalatora w postaci EasyPack. Do celów szkoleniowych jak najbardziej wystarczy wersja 2.8, czyli poprzednia wersja stabilna. Wybieramy Skala 2.8 Final Installer. Następnie ściągamy plik, zapisujemy na dysku. Po ściągnięciu uruchamiamy instalator. Instalator ściąga automatycznie dla nas przykłady kodu, dokumentację oraz wszystko, co jest niezbędne do pracy ze Skalą. Jeżeli jesteś zainteresowany używaniem najnowszej wersji Skali, trzeba będzie troszeczkę poustawiać ręcznie katalog instalacyjny, zmienną Skala podkreślenie Home oraz dodać katalog bin ze Skala Home do zmiennej środowiskowej PAW. Po ściągnięciu uruchamiamy instalator. Przechodzimy przez kolejne ekrany instalacji. Czytamy licencję. Tutaj proszę zwrócić uwagę na zachowanie katalogu bez spacji. Niektóre wersje Skali miały problem z identyfikowaniem środowiska uruchomieniowego w przypadku katalogu ze spacją na systemie operacyjnym Windows. Wybieramy pakiet instalacyjny, w tym wypadku jest to jeden. Po zakończeniu instalacji klikamy Next. Instalator automatycznie ustawia zmienną środowiskową Skala Home oraz zmienną środowiskową PAW. Po zakończeniu uruchamiamy terminal i wpisujemy Skala. Uruchomi to środowisko interaktywne Skali, tak zwany REPL. W tym momencie możemy rozpocząć pracę ze Skalą. Jeżeli po wykonaniu polecenia Skala interpreter nie uruchamia się, może zajść konieczność przelogowania użytkownika, wylogowania się, następnie zalogowania ponownie w celu odświeżenia zmiennych. Po uruchomieniu środowiska możemy zacząć pracować już z kodem Skali. Takim najprostszym zastosowaniem jest użycie Skali jako kalkulatora. Możemy wykonywać sobie różne działania arytmetyczne, które są automatycznie przekompilowywane i wykonywane. Na to, na co można zwrócić uwagę na samym początku, to jest pełnoobiektowość Skali. W przeciwieństwie do Javy mogę na obiekcie 3 wywołać funkcję. Wciskając tabulator mam podpowiadanie składni. Mogę na przykład 3 zamienić na byte, używając funkcji toByte. Jako wartość zwracaną dostaję typ byte. Skala, podobnie jak Java, jest silnie typowana. Wszystko to, co jest wykonywane przez interpreter i kompilowane, jest nadawany jest temu jakiś typ. A dzięki temu, że Skala ma inferencję typów, to typy te są jakby dynamicznie transformowane, wnioskowane i przypisywane do odpowiednich zmiennych. Dla przykładu, jeżeli stworzę sobie zmienną, powiedzmy i przypiszę jej wartość 3, kompilator automatycznie domyśli się, że chodzi mi o wartość int. Jeżeli chciałbym przypisać inny typ, to muszę to jawnie podać. Jeżeli na przykład chciałbym, żeby 3 było typu long, należy wpisać jawnie typ long
po dwukropku za nazwą zmiennej. Kolejną bardzo interesującą rzeczą w skali jest integracja z Javą. Typy int, które odpowiadają w Javie typom integer oraz mały int, są w kodzie automatycznie transformowane do ich odpowiedników w Javie. Jeżeli dany kod nie potrzebuje typów tak zwanych dużych, czyli obiektowych, to kompilator zamienia je na małe typy, na typy prymitywne z Javy. W przypadku, kiedy kod potrzebuje korzystać z typów obiektowych, liczbowych, wtedy kompilator skali przekompilowuje to dany kod do dużych, do integer. W ten sposób int jest reprezentacją obiektową dwóch typów w Javie, małego int oraz dużego integer. String natomiast w skali jest typu string Java, Java lang string. Teraz, co ciekawe, skala posiada niejawne konwersje, o czym będzie mowa w kolejnych modułach. Czyli jeżeli mam typ string, mogę na tym typie wywoływać funkcję bezpośrednio na stringach, które są w podwójnych nawiasach. Mogę wywołać funkcję format na przykład z argumentem scala. Nie mam tutaj, format jest to funkcja wzięta z Javy, która używa formatera pod spodem, zastępując wszystkie wystąpienia odpowiednich podstawników w tekście. Czyli jeżeli wpiszę hello, %s, world oraz wywołam funkcję format na tym obiekcie, otrzymam hello, scala world. String w skali także jest traktowany jako obiekt bardziej bogaty. Nie jest to jedynie kontener do zachowania jakiegoś ciągu znaków. Możemy string interpretować jako tablicę znaków. Mogę na obiekcie string wywołać funkcję forEach i string zostanie potraktowany jako tablica znaków. Jeżeli do funkcji forEach przekażę funkcję printLine, każdy znak zostanie po kolei przeiterowany oraz ta funkcja zostanie zaaplikowana do każdego elementu z danej listy. Pytanie, skąd funkcja printLine? Skąd ona się wzięła w Javie? Żeby wypisać coś na konsoli, musimy użyć system out print line. W skali występuje specjalny obiekt, który nazywa się pridef. Pridef zawiera dużo różnych statycznych funkcji oraz funkcji pomocniczych, które pozwalają na wykonywanie kodu widocznego na tym ekranie. Jeżeli zajrzymy sobie do kodu źródłowego pridef, możemy zobaczyć tam wiele różnych ciekawych rzeczy. Źródła skali są automatycznie instalowane razem z pakietem binarnym. Przechodzimy do katalogu instalacyjnego. W moim przypadku jest to C skala. Następnie w katalogu src mamy pakiety ze źródłami skali. Przechodzimy do Scala Library. Następnie zaglądamy do środka oraz otwieramy w naszym ulubionym edytorze obiekt plik pridef.
pliku pre-dev mamy zdefiniowane funkcje, które nas interesują. Warto poświęcić trochę czasu na zajrzenie do tego pliku. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, co jest dostępne w interpreterze oraz w zasadzie w każdym kodzie skali, który piszemy, gdyż plik pre-dev jest niejawnie importowany do każdego pliku skali. Tutaj też są zdefiniowane konwersje z typów podstawowych na typy tak zwane wzbogacone, czyli rich, byte, rich short, int, char, long, float oraz double. Dzięki tym typom dostępne są funkcje np. toByte oraz inne, które nie są zdefiniowane na obiektach typu int, float, byte oraz double w Javie. Przejdźmy z powrotem do konsoli i zobaczmy, jak można wykorzystać to bardzo przydatne narzędzie do codziennej pracy. Zwyczajowo w Javie nie mamy dostępnego shella, czy też interpretera, przez co nasz kod testujemy jakby uruchamiając projekt. W skali dzięki właśnie interpreterowi możemy wykorzystać go do projektowania, prototypowania, próby jakiegoś kodu, którego nie znamy, jakiejś nowej biblioteki. Co ciekawe, pomaga to też przy projektach javowych, gdyż ze skali mamy pełen dostęp do Javy. Jeżeli chcę utworzyć nową instancję, dajmy na to daty, Java util date, wystarczy, że do zmiennej date dam słówko kluczowe new oraz obiekt z Javy. Składnia skali jest bardziej zwięzła niż Javy. Tam, gdzie to nie jest potrzebne, nie dajemy średników, nawiasów oraz klamr. Tak samo w odróżnieniu od Javy w skali posiadamy dwa rodzaje pól, tak jakby zmiennych. Pierwszy rodzaj, widoczny tutaj, jest to val, czyli value. Drugi rodzaj jest to var, który wygląda podobnie jak w Javie. Zostanie to omówione w kolejnych modułach. Zatem, jeżeli mam jakąś nową bibliotekę w Javie, wystarczy, że zaimportuję ją do projektu oraz dołączę do środowiska uruchomieniowego i mogę już normalnie z niej korzystać. To, co zobaczymy w kolejnych modułach, to narzędzie, które pozwala budować projekty w bardzo szybki i prosty sposób i uwzględniać właśnie biblioteki w ClassPath środowiska skali. Dzięki temu automatycznie mamy do nich dostęp. Zobaczmy teraz, jak zainstalować skalę w środowisku w systemie operacyjnym Linux. Dla przykładu wykorzystamy Ubuntu. W przypadku Ubuntu instalacja jest niezwykle prosta. Otwieramy terminal. Następnie wykonujemy sudo apt get update w celu pobrania najnowszych wersji pakietów. Po zakończeniu wykonujemy sudo apt get install scala. Po zakończeniu wykonujemy scala i mamy gotowe środowisko. W którym możemy oczywiście rozpocząć już pracę. To, o czym nie powiedziałem wcześniej, to jest jakby funkcjonalność środowiska, która pozwala na przywołanie jakby wykonanych akcji w interpreterze.
To znaczy, jeżeli, tak jak na załączonym przypadku, wykonam jakąś operację, jakieś działanie, jakąś funkcję, która zwraca wartość i nie przypiszę jej do żadnej zmiennej, interpreter przypisze ją do zmiennych, zaczynając od res 0, idąc kolejno do góry, res 1, 2 i 3. Czyli jeżeli wykonam teraz sobie jeszcze raz poprzednie działanie, będę miał res 1 i tak dalej. Do tych zmiennych mogę się odwołać, czyli mogę odwołać się do res 0 oraz wykorzystać to. Czyli dla przykładu mogę sobie obie te zmienne dodać do siebie, no i zostanie zwrócona wartość tego działania. Czyli jeżeli wykonam działanie, które nie zwraca wartości, na przykład przypisanie, interpreter nie przypisze nic do tych dynamicznie tworzonych zmiennych, gdyż dane działanie nie zwróciło żadnej wartości. Tak samo funkcja println nie zwraca wartości, gdyż ma efekty uboczne. Tak samo ten efekt nie zostanie przypisany do zmiennej dynamicznej. Nie jest to do końca prawdą w zasadzie, bo funkcja println zwraca wartość, ale jest to wartość typu unit. Unit odpowiada typowi void w Javie. O unit będzie mowa w kolejnych modułach. Po wyżej wymienionych krokach mamy gotowe środowisko do pracy ze skalą, poznawaniem kodu oraz rozpoczęciem nauki. W kolejnych modułach dowiesz się, jak zainstalować środowisko programistyczne, Eclipse, IDEA oraz inne, oraz zagłębimy się bardziej w kod w skali.